Nazywamy ich Ukraińcami, choć jeszcze do początków XX wieku w użyciu była nazwa Rusini. Oni sami wywodzili swe dzieje od Rusi Kijowskiej, która upadła pod naporem najazdu Mongołów. Później Ruś znalazła się w granicach państwa litewskiego, które zawarło Unię z Polską. Księstwo halicko-włodzimierskie znalazło się pod panowaniem polskim w XIV wieku za rządów Kazimierza Wielkiego. Z kolei trzy województwa, kijowskie, czernichowskie i bracławskie, weszły w skład korony polskiej po Unii Lubelskiej. Pojawia się w tym momencie element powstawania Kozaczyzny Zaporowskiej. Już za Zygmunta Augusta obserwujemy pierwsze próby włączenia Kozaczyzny w wysiłek militarny Rzeczypospolitej. Powstają pierwsze oddziałki tzw. kozaków rejestrowych, opłacane z budżetu centralnego. Początkowo były to mizerne siły, sięgające 300-500 mołojców, natomiast w późniejszym okresie wiemy, że nastąpił gwałtowny rozrost właśnie tej Kozaczyzny Zaporowskiej. Przykładem polsko-kozackiego braterstwa broni była zwycięska obrona Chocimia przed armią turecką w 1621 roku. Rzeczypospolita wtedy wystawiła 60 tysięcy wojska i w połowie 35 tysięcy to byli Kozacy. Także no to zwycięstwo było co najmniej wspólne. Rejestr był ograniczony, a chętnych do służby było kilkakrotnie więcej. No i stąd co robić z tym nawisem, byśmy powiedzieli, demograficznym, który uważał się za rycerstwo kresowe, bo przelewa krew za Rzeczypospolitą, ale po zakończeniu tej kampanii no, ludzie ci nie chcieli podlegać starostom, a więc w jakiejś mierze no, byli elementem, który właśnie był poza systemem prawem Rzeczypospolitej. Aż się prosiło wykorzystać właśnie kozaków zaporowskich jako ten element, który otrzyma nadziały ziemskie i jednocześnie będzie wtopiony w system obronny Rzeczypospolitej. W roku 1648 na Ukrainie wybuchło powstanie Chmielnickiego, które wykopało rów nienawiści pomiędzy Polakami a Kozakami. Kozacy pod wodzą Chmielnickiego podpisali w 1654 roku ugodę w Perejesławiu, oddając się pod opiekę Moskwy. Po śmierci Chmielnickiego jego następca, hetman Wychowski, zawarł w 1658 roku ugodę z Polską w Hadziat, ale nie weszła ona nigdy w życie. Kozacy pozostawali już w orbicie wpływów Rosji, która z czasem umocniła się na lewobrzeżnej Ukrainie. Powstał ten dylemat, który ciąży nad myślą ukraińską, a ruską aż do XX wieku. Z kim się jakoś tam sprzymierzyć, kto jest tym głównym wrogiem? Pierwsza wojna światowa stanowiła dla wielu narodów okazję do odzyskania niepodległości. Polakom udało się tę szansę wykorzystać, Ukraińcom niestety nie. Po wojnie między obu narodami doszło zarówno do wzajemnych walk, jak i do wspólnych sojuszy. W latach 1918-1919 toczyła się wojna polsko-ukraińska, która została przez Polaków wygrana. W 1920 roku marszałek Piłsudski i ataman Petlura zawarli wspólny sojusz przeciwko bolszewikom i ruszyli razem na Kijów, żeby odeprzeć Sowietów na wschód i stworzyć niepodległe państwo ukraińskie. Petlura nie mógł po prostu sformować silnych jednostek, które mogłyby same przejąć front walki z bolszewikami. Z kolei wojska polskie nie były w stanie utrzymać się na Ukrainie. W latach 30. już po śmierci marszałka Piłsudskiego Polska miała katastrofalną politykę narodowościową, która się przejawiała i w gwałtownej asymilacji, w burzeniu cerkwi i obrządku prawosławnego na Tomczyźnie i też forsowaniu ruchów osadników polskich przywożonych z Polski Centralnej i Wielkopolskiej. To razem doprowadziło do tego, że istniał niesłychany potencjał agresji. Wybuch II wojny światowej oznaczał dla Polski utratę niepodległości. Dla Ukraińców był natomiast szansą, by zdobyć suwerenność. Różnice interesów najmocniej dały znać o sobie na Wołyniu, gdzie w 1943 roku doszło do masowych rzezi polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich nacjonalistów, banderowców. To byli ludzie, którzy wychowywali się w II Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej kończyli szkoły z takim poczuciem, że to, co się nie udało naszym ojcom i dziadom, to musi się udać nam. Banderowcy uznali, że w czasie zawieruchy wojennej najlepiej doprowadzić do ukrainizacji tych terenów. Po II wojnie światowej zarówno Polacy, jak i Ukraińcy znaleźli się w sowieckiej strefie wpływów.
wojenne doświadczenia nastawiły wrogo do siebie oba narody. Dodatkowym czynnikiem niechęci stała się akcja Wisła, podczas której polskie władze komunistyczne dokonały przymusowych wysiedleń Ukraińców z południowo-wschodniej części kraju. W tamtych czasach jedynym miejscem, gdzie można było w sposób nieskrępowany myśleć o porozumieniu między Polakami a Ukraińcami, była emigracja. Jerzy Giedroyć powiedział: ogłaszam rezygnację z naszych pretensji do Lwowa, Grodna i Wilna za cenę zdobycia przyjaźni z Ukraińcami, Białorusinami i Litwinami. Nie mam wątpliwości, że wizja Giedroycia na szczęście zwyciężyła. Uważam, że polsko-ukraińskie pojednanie było jedną z największych geopolitycznych rewolucji w Europie. Mój punkt widzenia jest następujący. Tym samym, czym dla Europy Zachodniej było pojednanie francusko-niemieckie, tym dla Europy Wschodniej jest pojednanie polsko-ukraińskie.